Wydać 0,5 miliarda po to, by zamknąć cały sektor. Oto dokonanie warte podkreślenia. I jeszcze jedna ciekawostka. Kiedy Komisja Europejska wydała w sprawie pomocy publicznej decyzję niekorzystną dla Francji, rząd francuski odwołał się do ETS-u i wygrał tę sprawę. A polski rząd? Pan premier opowiadał o tym, jak zjeździł pół świata i uratował stocznię i że to sukces. Może jednak trzeba było inaczej. Minister tak śpieszy się ze sprzedażą strategicznych aktywów, że czyni prezenty z akcji Skarbu Państwa. W lutym 2010 roku sprzedał w tak zwanym dołku akcje Enei po 16 zł za jedną akcję, a nabywcy natychmiast zrealizowali zysk na akcji w wysokości 2 zł, razem około 120 milionów złotych. Przypominam, panie ministrze, że pan jest odpowiedzialny za interesy Skarbu Państwa. Dużymi literami. Skarbu Państwa. Pani minister Kopacz, aż boję się na ten temat mówić, żeby nie zostać oskarżoną o kopanie leżącego. Miało być tak pięknie, zadowolony pacjent, który jest realnym dysponentem swojej składki zdrowotnej, leczonych przez zadowolonych, dobrze opłacanych lekarzy, pielęgniarki, położne i tak dalej. A jest plan A, plan B, potem pewno będzie plan C i tak dalej, i tak dalej. Przykładem bałaganu i nieudolnych regulacji może być skandal z leczeniem pacjentów onkologicznych. Pani minister Pitera, no tu dokonania są rzeczywiście porażające. Poszukiwanie błędów poprzedników zakończone słynnym dorszem za 6.30 czy 6.40 i raportem, który był notatką, a może go w ogóle nie było. Działania dotyczące zabezpieczeń czy tarczy antykorupcyjnej, które okazały się tak efektywne, że nie dostrzegły rzeczywistej afery, ale z udziałem polityków PO, bo afery hazardowej. Ustawa antykorupcyjna, która się zakończyła medialną awanturą między panią ministrem a panem ministrem Bonim. Pan minister Rostowski. Gdy ponad rok temu proponowaliśmy urealnienie budżetu na 2009 rok, oskarżał nas o nieznajomość ekonomii. Dzisiaj zresztą powtarzał mniej więcej te same zarzuty. My mówiliśmy, że deficyt realny w 2009 roku to 25 miliardów. Wówczas pan minister twierdził, że 18. Potem rząd zmienił to na 27. Ale charakterystyczne jest to, że każda nasza propozycja w ustach pana ministra zasługuje wyłącznie na złośliwości. Wówczas tak było także, gdy proponowaliśmy ponadpartyjne porozumienie dla gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, gdzie pan minister Rostowski widział propozycję Prawa i Sprawiedliwości obniżenia VAT-u o 3%? Stosuje pan do oceny propozycji opozycji tę samą kreatywność co do innych swoich działań. A jak pan minister w praktyce realizuje zapowiedź pana premiera obniżenia kosztów obsługi długu? W lipcu 2009 roku Polska wyemitowała denominowane w dolarach obligacje o łącznej wartości nominalnej 3,5 miliarda dolarów. Informacja o budowie księgi popytu pierwszej transzy pojawiła się rano 6 lipca. Sprzedano obligacje o wartości 2 miliardów przy popycie wynoszącym 8 miliardów. Nabywcami były instytucje zagraniczne. Podmioty krajowe to zaledwie 0,65% emisji. Sposób przeprowadzenia emisji został poddany druzgocącej krytyce przez ekspertów z rynku finansowych. Z polskiego rynku finansowego uznano, że Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje zbyt tanio i za mało otrzymały ich podmioty krajowe. Przy drugiej transzy zrealizowano dokładnie to samo, łącznie z terminem budowy księgi popytu, który rozpoczął się, informacje ukazały się o godzinie 17 i tak dalej, i tak dalej. To analitycy bardzo szczegółowo analizowali. Krytyka była jeszcze silniejsza niż za pierwszym razem. Sprowadzała się do tego, że pan minister podarował w odsetkach ponad 65 milionów złotych pieniędzy podatnika. Nastąpił czysty transfer z sektora finansów publicznych, za który pan minister odpowiada. To może w innej dziedzinie jest lepiej, może na przykład efektywność aparatu skarbowego. Lipiec 2009. Media ujawniają, że pan minister Graś nieodpłatnie korzysta z domu niemieckiego właściciela. Eksperci oceniają sprawę jednoznacznie. Panie marszałku, pani marszałek, ponieważ panowie z Platformy Obywatelskiej mieli ponad 2 godziny, to może w ramach parytetu trochę dla kobiety życzliwości w czasie.
Pani przewodnicząca, bardzo proszę jeszcze kilka chwil. Niestety ustawa o picie jest brutalna, co nie jest wyłączone z opodatkowania, jest opodatkowane. Tak jest też z bezpłatnym mieszkaniem w czyimś domu. Lokatora nie uratują przed podatkiem zapewnienia, że w zamian świadczy usługi dozorcy. Ale już w grudniu, już po 4 miesiącach Urząd Skarbowy podjął decyzję w sprawie podatku za 2003 rok, a za kolejne lata, no może się zastanowi w kolejnych latach. Czy to jest efektywność aparatu skarbowego, czy też ochrona kolegi? Nie wiem. A inny szeroko reklamowany pomysł resortu finansów, czyli rozliczanie PIT-u przez pracodawców. Miało być korzystnie, a okazało się, że to dodatkowe kłopoty dla wszystkich, dla podatników, przedsiębiorców, aparatu skarbowego. Na szczęście dostrzegli to nawet senatorowie Platformy Obywatelskiej i Senat przyjął o odrzuceniu ustawy w całości. Wniosek na szczęście. I jeszcze jedno pytanie. Twierdził pan premier, że jest dobrze, że kryzys mamy za sobą. Już w ubiegłym roku politycy PO usilnie domagali się, by Narodowy Bank Polski nie tworzył rezerw. To po co mamy przedłużać elastyczną linię kredytową z Międzynarodowego Funduszu Walutowego? Przecież to kosztuje nas 500 000 zł dziennie. A inne dokonania? Było o tym mówione już dzisiaj. Program wysłania 6-latków do szkoły. No chyba jedynym sukcesem było wywołanie społecznego ruchu skupiającego protestujących przeciwko temu rodziców. No może chodziło o budowę społeczeństwa obywatelskiego. Gigantyczne kłopoty z umieszczeniem dziecka w przedszkolu i setki tysięcy złotych na telewizyjne reklamówki opieki przedszkolnej. Wydatkowanie środków unijnych, rzekomo mieliśmy być prymusem, a tak naprawdę zbliżając się do połowy okresu finansowania wydano około 8%, czyli 19 z 270 miliardów. A dbałość o rolnictwo to to, że resort rolnictwa nie potrafi na czas przesłać dokumentów i polscy rolnicy nie dostaną dofinansowania dokumentów dotyczących upraw tytoniu. I polscy rolnicy nie dostaną dopłat w przeciwieństwie do ich kolegów z innych krajów Unii Europejskiej. Polityka zagraniczna, dzisiaj wielokrotnie wymieniany temat, stanowisko dla pana Jerzego Buzka. Ja rozumiem, że dla państwa to na pewno jest ważne. Ale na przykład już jak liczący był głos Polski w sprawie wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej czy ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. I okazało się, że zdanie polskiej delegacji nie jest istotne. Media donosiły, że zanim nasza delegacja rządowa na dobre wysiadła z samorządu, z samolotu, okazało się, że już jest po wyborach. Ostatnie wydarzenia dotyczące obsady ambasadorów unijnych właściwie potwierdzają tę prawidłowość, żeby już nie wspomnieć o bardzo poważnej sprawie budowy Nord Streamu, który nie tylko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, ale poważnie utrudni rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu. Nie chcę już wracać do pakietu energetycznego i tych miliardach. Na koniec jedna hiperblaga. Rzekomy sukces w negocjacjach z Gazpromem na dostawy gazu. To ma być bezpieczeństwo? Może. Bezpieczeństwo i pewność ogromnych zysków Gazpromu. Na wniosek polskiego rządu przedłuża się i zwiększa uzależnienie od dostaw rosyjskiego gazu. Pozostawia niekorzystną formułę cenową. Rezygnuje z roszczeń spółek, których udziałowcem jest polski skarb państwa liczących w setki milionów dolarów. Zgadza się na obniżenie opłat za przesył gazu przez teren Polski. I to wszystko w czasie, kiedy zachodnie koncerny uzyskują od Gazpromu obniżenie cen. Ta hiperblaga kosztować będzie Polaków i polskie przedsiębiorstwa przez wiele lat ogromne pieniądze. Pan premier Tusk lubi się pokazywać na tle mapy z zaznaczoną Polską. Wtóruje minister Rostowski przy okazji atakując PiS. Ale zapomniał chyba o tym poinformować nowo mianowanego szefa Rady Gospodarczej, swojej Rady Gospodarczej, który wczoraj powiedział, że to rząd premiera Kaczyńskiego wpompował gospodarkę potężny pakiet stymulacyjny, obniżając podatki i składkę rentową. Dzięki temu mamy amortyzatory, które powodują, że lepiej niż inni znosimy ten kryzys. Premierze, chcemy za dobrą monetę przyjąć pana deklarację o współpracy. Nas nie trzeba do tego namawiać. W lutym 2009 roku prezes Kaczyński proponował pokój, nie wojna. Wówczas pan nie chciał tego przyjąć. Jeszcze jesienią tego roku mówił pan o wysłaniu do parlamentu twardych ludzi na wojnę z Prawem i Sprawiedliwością. Cieszę się, że zrozumiał pan swój błąd. My jesteśmy nadal otwarci na współpracę. Może zaczniemy choćby od przedszkoli. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, projekt ustawy, który nie generuje żadnych kosztów budżetowych, czeka od połowy 2008 roku. Jesteśmy gotowi do współpracy.